Czyli, że zobacz, Krystyna Pawłowicz przynajmniej jest pożyteczna, bo ludzie przyszli jej posłuchać, a ta aktorka, to ona oskarża, występuje przeciwko, no ja nie wiem jako kto, Judaszka Pasożyt przeciwko Polsce i na tym Facebooku objeżdża. A tu proszę bardzo. Chodzi o utworzenie. Ja się zmieni. The Bluetooth device is ready to pair. Przepraszam, cóż za sformułowanie. W ciągu tych 10 lat doszło do skolonizowania. Ale niech ono zostanie. Może i mówić, że właśnie tutaj mówiły, że właśnie na zapas. The Bluetooth device is connected successfully. Tego pięknego ogrodu wskażeni ziemi. Która świetnie kwitła, zaczynała się rozwijać właśnie w oparciu o ustawę Wilczka, która zresztą, przypomnijmy, nie była stworzona dla drobnych polskich przedsiębiorców, tylko głównie dla kolonii, która musiała oddać władzę, że ja razem z wami oni w oparciu o ustawę Wilczka się uwłaszczali na majątku publicznym z żebra i w zasadzie, ale z tej ustawy skorzystali też polscy przedsiębiorcy. Zaczynając od tych łóżek, ja szczelin z wami i tak dalej. Będę teraz i wtedy tego nie zahamowano. Ja powiedziałem od początku, się od to ja razu będę stwarzał właśnie ucieczkę i porzucenie polskich przedsiębiorców na nie dopuszczono do rozwoju polskiej drobnej przedsiębiorczości, a natychmiast zaczęto na wszelki przystosowywać się do scentralizowanej, centralnie kierowanej gospodarki unijnej. Oto na tym polega. I kiedy w Unii Europejskiej zorientowano się, że tutaj właściwie są zamierzy, no takiego języka użyję, którzy za bezcen udostępnią, to są rynki zbytu najbardziej płonne, bo tutaj ja Państwu przypomnijcie, jeszcze w balonkach się chodziło, wyznaczony, wypuszczony dla Coca-Coli batonika Mars, to trudno prawie ojca, matkę sprzedać, może przesadziłam, ale blisko. W każdym bądź razie, taki dramat. Ja był to teren, który idealnie nadawał się, co więcej, na właśnie na takie przejmowanie. Warunków specjalnych nie stawiał nie odwołał, i w zasadzie wtedy pojawiła się myśl, żeby tylko my musimy miejsce, mieć świadomość, nie mamy się ją, już tego prowadzić, bo właśnie pojawił się pomysł, żeby tworzyć przez Boga unijnych jednolity organizm. Dziecko jest państwowy. Nawet powiem stworzone nie teraz, kiedy te silne Boga, państwa europejskie się umocniły, przyjęły wszystkie kierownicze funkcje to stanowiska dziecko, to i ten dziecko, to ja mam go, to ja go mogę mieć, ja go mogę wyrzucić, to ja mam prawo do... Łatwo było tutaj nas kupić za naprawdę przysłowiową czekoladkę i parę rajstop, no, jeśli tam jeździły panie się jakieś. W każdym myślę, razie wtedy ten pomysł utworzenia jednolitego państwa nabierał rumieńców i właściwie został sfinalizowany, kiedy próbowano utworzyć tak zwany, przygotowując traktat konstytucyjny, czyli konstytucję dla Unii Europejskiej, to te państwa, narody europejskie wreszcie otrzeźwiały. I w kilku referendach wypowiedziano się przeciwko temu. Do naszego wobec tego z Polski przygotowano kolejną wersję, tak zwany traktat reformujący, podpisany w końcu w Lizbonie, w którym poszatkowano to, co było nie do przyjęcia.
Cześć, ten dziadu nie tu. Unia Europejska nie jest organizacją, która realizuje ten sam system wartości, na których oparta jest polska konstytucja. Polska po prostu. Mianowicie, o ile my eksponujemy w preambule tej konstytucji, że jesteśmy tutaj wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie narodu i ogólnoludzkich wartościach, o tyle Unia Europejska wyewoluowała w międzyczasie w stronę skrajnie lewackiej polityki, skrajnie lewackiej ideologii, skrajnie lewackiego pomysłu. I wówczas zaczęły się od końca lat 80. te wszystkie szaleństwa, kiedy to pokolenie 68 roku doszło do władzy, szaleństwa równości, tolerancji, związków tych chorych, dwóch facetów i bab i tam takie różne jeszcze dla nich przywileje, żeby sobie jeszcze tam dzieci do zabawy brali i tak dalej. I to zaczęto wiązać bardzo silnie, to był właściwie dominujący rys i dominująca cecha tej organizacji. I w Polska, nie będąc jeszcze członkiem Unii Europejskiej, polski Sejm i Senat były adresatami zaleceń organów unijnych, które mówiły, że Polska, która chce być członkiem Unii, musi przestrzegać właśnie tych tak zwanych równościowych, światopoglądowych, ideologicznych zasad. Polacy, nie byliśmy jeszcze wtedy członkiem Unii Europejskiej, ale odpisywał Senat, na przykład podejmował uchwały, że Polska ma inny system wartości. Co więcej, o systemie wartości Unii Europejskiej mówiły również bardzo dużo wypowiedzi czołowych przedstawicieli państw Unii, bo kiedy w 2000 roku w Gnieźnie odbył się zjazd prezydentów i szefów państw Unii Europejskiej, to prezydent Niemiec ówczesny, Johannes Rau, mówił, że Unia Europejska nie jest oparta, nie musi się opierać o religijną, chrześcijański wzorzec człowieka, a trzeba szukać tego systemu wartości poza dekalogiem. Nie wiadomo, gdzie poza tym dekalogiem, no ale tak, w każdym razie tak się wyraził. Krótko mówiąc, Polska, przystępując do Unii Europejskiej, przystępowała do organizacji, która opiera się o inny system wartości. O system, ten inny system wartości. Dalej, przystępowała do struktury, która negowała wszystkie zasady ustrojowe, o których do dziś oparta, których jest oparta polska konstytucja. W Unii Europejskiej cel, jaki jest? Cel Unii Europejskiej jest pełna integracja. To jest ostateczny cel. Polska, państwo członkowskie, suwerenne, które ma zapisane w konstytucji obowiązek obrony niepodległości i suwerenności, które przekazane nam były jako dziedzictwo okupione ofiarami, miała obok ma cały czas w oparciu o konstytucję obrony suwerenności i niepodległości. Przepisy zresztą bardzo wyraźnie konstytucji mówią o tym i to jest obowiązek państwa polskiego. Natomiast Unia Europejska ma cel inny, ma cel integracyjny, ma cel tak zwany cel wspólnotowy, czyli utworzenie państwa, czyli nie ma tego samego systemu wartości. Unia Europejska reprezentuje system, który działa odśrodkowo, który ma rozwijać państwa narodowe, który ma przejmować ich kompetencje, natomiast każde państwo członkowskie, łącznie z Polską, ma, to jest sensem istnienia suwerennego państwa, ma działać i ma regulacje o charakterze dośrodkowym, państwowotwórczym, czyli
nie da się pogodzić członkostwa Polski jako państwa suwerennego, który ma obowiązek bronić i strzec suwerenności i niepodległości. To zresztą jest wszystko w preambule, ale w dalszych przepisach również w przysięgach składali się do państwa władzy. Nie da się pogodzić system unijny, którego celem jest przejmowanie suwerennych kompetencji, a to nawet właśnie artykuł 90, który podobnie brzmiego jest przepisem konstytucji państw członkowskich Unii Europejskiej. Co więcej, ze starej włodnicy, czyli członkostwo Polski w Unii Europejskiej narusza przepisy o ochronie suwerenności i niepodległości państwa polskiego. Mówią nam o kolejnej w tej zasadzie, która jest łamana z konstytucją przewidującą granice Unii Europejskiej. Mianowicie mamy tutaj zasadę, którą Unia uchwala, zasadę legalizmu dziecka poczętego, zasada trójpodziału władz, która dzieli mniej więcej połowę państwa polskiego i każdego tego tak zwanego demokratycznego na ustawę polską, tylko na rządowy. Kiedy my mówimy, że Polska zapisała się, czy jest członkiem Unii Europejskiej, która ma wszystkie cechy państwa i oczekujemy, że tam również ma niepożądanych ETS, czyli jest Trybunał Sprawiedliwości, jest parlament, jest ten rząd, czyli Komisja Europejska, i że jeśli tak, to jest to cech państwa i ten chyb i waluty i całą administrację unijną, to proszę prezydenta, prezydenta nieszczęsnego, który są przełożony ze strachu i płci do Polski, co najbardziej możliwe. Więc jeśli już takie organy, to będą uchwali zależnie od TVN i jeszcze czy Alfa Wiedza, nie wiem. Więc mamy tutaj, Ojcze nasz, że Unia Europejska, która jest państwem, które przyjmuje kompetencje wobec państw członkowskich, musi wypełniać też te zasady demokratyczne, czyli który podział władz. Otóż w Unii Europejskiej nie ma takiego podziału, dlatego że jedyną demokratyczną możliwością wyboru jest Parlament Europejski i nie musi nas na podróżach Parlamentu Narodowego, dlatego że po pierwsze do was mają was nie pełna pan z tobą, błogosławiona z mięśni i waskami i błogosławiona obok zbytów Twojego jedzie. Czyli widzicie państwo, nie potrzeba wojny zaborczej, tak jak to była druga wojna światowa. To jest właśnie trzecia wojna światowa, żeby przejąć wszystko, co polskie, a od dawna tutaj podskubywały sądy, galerie, jako sztuka, teatry, banki, trzy rzeczy, może cztery rzeczy. Sądy, banki, teatry, że tak powiem, no sztuka, galerie. Żeby rządzić. Inwigilacja jednostronna. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Nie pochodzi oczywiście żadnych wyborów. To jest podobnie
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Gracias. Słyszymy towarzystwo zlepkich stron międzynarodowe. Witamy pana profesora i europosła Mirosława Piotrowskiego, wychowawcę wojska SIM, ale też i KUL-u, witam panie pośle. Szczęść Boże, szczęść Boże. Witam księdza profesora Pawła Bortkiewicza, dobrze znanego również wychowawcę wojska SIM, wychowawcę w wielu seminariach duchownych, tak i członka wielu czcigodnych ciał. No, muszę się przyznać jeszcze do AM-u koniecznie, to znaczy do Bożego Sekretarza Mickiewicza, bo tam jest prasy po godzinie troszeczkę. Szczęść Boże, kłania się. Szczęść Boże. Drodzy Państwo, to są nasi goście dzisiejsi, którzy będą nam... No nie umrzecie, czyli że po prostu gdzieś będziecie żyć. A to Kościół katolicki przejął też po Platonie naukę o nieśmiertelności duszy ludzkiej. To jest ten tak zwany dualizm. Czyli same oszustwa. Tutaj ona mówi o oszustwach, a ktoś inny powie o jej oszustwach, bo ona też okazuje się, że Pawłowicz, skoro jest katolicką, to wierzy też w duszę nieśmiertelną i ten platoniczny dualizm, no i trójce i różne tam wyznaje też praktyki i zwyczaje, które się Bogu nie podobają. Co to? Za czas jakiś do naszych dyskusji zadać pytania i zdarzyli się swoimi refleksjami. Drodzy Państwo, zapraszam do wprowadzenia w ten temat do zagadnienia. Nie chcę wyznaczać kolejności, a więc jak serce podyktuje, bardzo proszę. Może już zaczniemy od języka polskiego, żeby łatwiej było tak wejść w ten temat. Może zacznijmy od panów posłów. Tak? Pan poseł Ryszard Czarnecki, panie pośle, Unia Europejska, jak to wygląda z tej perspektywy? No cóż, myślę, że bardzo dobrze, że tematem ten bardzo potrzebny, ważny konferencji i kongresu była niepodległość, katolicy niepodległość, ponieważ tak naprawdę dzisiaj w polityce Unii Europejskiej wielu znaczących figur politycznych, istotnych chce odchodzić od niepodległości poszczególnych krajów narodowych na rzecz tworzenia jakiejś wspólnoty ponadnarodowej, na rzecz tworzenia federalistycznego europaństwa, które tak naprawdę w praktyce politycznej będzie w gruncie rzeczy słuchać tych państw największych, jak Niemcy, Francji. A wydaje mi się, że dzisiaj warto mówić o niepodległości, ponieważ jest to pojęcie bardzo aktualne. Niepodległości Polacy wywalczyli, ale muszą o nią zadbać, ponieważ są tendencje Ja myślę, że wydaje, że ci wrogowie
Diabeł nie jest autorem śmierci, tylko diabeł jest autorem nieba rzekomego. Diabeł to skusił i to jest śmierć, to jest kara. Diabeł nie jest autorem. No popie gada. Żeby tak ona znała Pismo Święte, żeby ona umiała oddzielić, powiedzieć to, że to diabeł nie jest autorem śmierci, tylko diabeł nakłonił do śmierci, a diabeł jest autorem całej filozofii nieba, że wy nie umrzecie, tylko że będziecie dalej żyli, znający dobro i zło. Tutaj, gdy Kościół katolicki też przejął dualizm jako filozofię, naukę o duszy nieśmiertelnej, to przejął naukę pogańską, wymyśloną i tak wcześniej przez diabła. Powiem takie małe miłego bardzo krótkie bym chciała i może Ani, ale Thank you.
nie wykrycie już wyjaśnień. Dlatego Pan Bóg się porusza, Pan Bóg się porusza, Pan Bóg się porusza, i posłuchajmy teraz odpowiedzi na każdego grzechu, a przynajmniej tego grzechu, a przynajmniej tego grzechu, dobrego imię, to lekko dla każdego dnia i potem się porusza. Także tak złożymy tego życia i tego walki w ogóle do tego, że mamy tak swoje zastanę, że to jest ogromne zakonie, stałe na pewno na tych wszystkich ale to się nie wtedy, że zmotywowało nas do tego rozdziału pewnych wątpliwości małżeństwo państwa podłówka, którą musiałam też się spotkać. Jeśli oni nam powiedzieli sami, że to jest inna kategoria, to czują, ale to na takie czasy, jak to się zbliżało raz na jakiś czas, włączyć samą drogę, wszyscy do góry, żeby i szaranka, aby czekali w rodzice, bo po prostu nie wiem, zapytałam, jak to ty byli. Przyświadczyliście,
gdzie człowiek narusza podstawowe zasady prawa międzynarodowego, które określają Bardzo mądrze.
że Które opanowały w naszym życiu,
Tego drzewa żółta nie
Chorobaj, umieramy. Jesteśmy bezbronne, prawie jak bezdomne. Thank you.
Tak, krytyczny jest przejawem patriotyzmu, czyli że to nie jest narzekanie, ale to jest zauważenie, prawda? Lepsza jest przykra prawda, jak zachwalanie, chwalanie głupot. Lepsza, przykra prawda, jak opowiadanie kłamstwa. Lepsza, przykra prawda, jak opowiadanie kłamstwa. Lepsza, przykra prawda, jak... La 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 la.